Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować urządzenie, które znakomicie ułatwia pracę w kuchni, szczególnie paniom, które jednej czynności nie lubią, bardzo nie lubią, takiego zbijania mięsa, a przecież czy to kotlet, czy medalion, czy eskalopka, czy bryzol, wszystko trzeba niestety zbić. Ale zbijanie jest to taki sposób, w którym miażdżymy mięso. Natomiast ten sposób, który dzisiaj chcemy Państwu zaproponować tym urządzeniem Victor, które ma dwie funkcje. Funkcję zbijania, ale funkcję również nacinania. Bo te ostrza, które tutaj są ułożone w tym urządzeniu w jednym rzędzie, dwóch lub trzech rzędach, one po prostu nacinają mięso. Nacinają mięso tak skutecznie, że ta tkanka łączna, która pod wpływem temperatury się kurczy i na przykład taki kotlet się robi twardy, dlatego że akurat ta tkanka przechodzi właśnie z jednej formy w drugą i to jest takie gumowate i twarde, to wtedy, kiedy zbijamy to wiktorem, to na pewno taki proces nie będzie miał miejsca. I to jest bardzo ważne. A druga rzecz bardzo ważna to jest to, że nie zbijamy, nie klepiemy, nie ochlapiemy całej kuchni, bo tak to zwykle bywa. No, nie, panie podkładają różne ściereczki pod taką deskę drewnianą, mają różne swoje techniki zbijania mięsa. Natomiast tu robi się to tak, jak za chwilę pokaże tu kolega, stemplując. Ale teraz proszę jeszcze zwrócić uwagę na następną bardzo ważną funkcję tego urządzenia. A mianowicie my mamy mięso, a w tym przypadku jest to polędwiczki wieprzowe, pokryte są, dzisiaj przecież tak popularne, pokryte są marynatą. Oczywiście mięso w marynacie, w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, taka będzie marynata.